W poniedziałek w Rybniku zostało odstrzelonych sześć nutri. Jednak dzień później na świecie pojawiło się sześć maluchów. Jedna z samiczek odłowionych nad Nacyną urodziła je podczas kwarantanny w nowym miejscu. Odstrzał to efekt działań wykonawcy wyłonionego przez katowicki rdoś. W międzyczasie wolontariusze Pet Patrol Rybnik wyławiali zwierzęta i transportowali w bezpieczne miejsce. Mieli pod opieką 21 nutri. Teraz jest ich 27. Okazuje się, że jedna z Nutri była w ciąży. Ich nowym domem w miejsce rzeki Nacyny będzie zagroda Trzy Siostry w Kamieniu. Będzie tam mogło przebywać 30 Nutri. Pet Patrol prosi o wsparcie zbiórki na budowę ośrodka i jedzenie dla gryzoni. W rybniku będzie jeszcze jedno miejsce, do którego trafi 25 Nutri. Narodziny małych Nutri najprawdopodobniej są jednymi z ostatnich z rybnickiego stada. Te, które będą przebywały w miejscach do tego przeznaczonych, będą musiały zostać wysterylizowane i wykastrowane.